Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy, na którym przez ostatni weekend bardzo dużo się zadziało, gdyż był oczywiście Black Friday, co za tym idzie, ubraliśmy się w same czarne gemiki, nie tylko my, ale też nasi pachołkowie i dzięki temu zrobiliśmy ogromny progres. W weekend nie nagrywałem dla was, więc nie mogłem wam tego pokazać, ale zobaczycie dzisiaj, co się tutaj dokładnie zadziało i jeszcze myślę, że jakieś tam lożki delikatnie popchniemy, bo zauważyłem, że jeszcze na niektóre mam faktycznie spore procenty i może jeszcze tu jakiś level 2 dociśniemy. Oprócz tego pokażę wam oczywiście, jak się tutaj zmienił serwer, gdyż no dużo osób pocisnęło i powiem wam szczerze tak jeszcze na początku, że tak jak na początku właśnie narzekałem na ten serwer, że wydawał się dość niski poziom, tak teraz widzę, że faktycznie sporo osób zaczęło tutaj grać jakby mocniej, zaczęło mocniej cisnąć, pojawiło się nawet dużo zabójców, powiem wam szczerze, to już mówiłem chyba w ostatnim odcinku, ale tutaj Kwikwakwo, Kupciu, Kwikwakwo już był od początku, to jakby znacie go pewnie z odcinków, no ale na przykład Ami jeszcze jest, więc dużo, dużo zabójców i nie tylko, są też paladyni, są berserki, wojownicy, magowie, więc generalnie topka się można powiedzieć, że tak wyrównała i dużo klas do niej weszło, już to nie wygląda tak jak na początku, bo pierwsze dni, pierwszy tam tydzień to faktycznie było dość dziwnie. Ale dobra, zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i możecie wbijać na Discorda dla widzów i na Twitcha. Zapraszam was serdecznie. Twitch w przypiętym komentarzu i opisie, Discord zresztą też. Ale ten kciuk w górę i subik to są dwie najważniejsze rzeczy. Bardzo mało brakuje do 14 tysięcy, więc no zostawcie subika, prędzej czy później uda nam się w końcu dobić kolejny tysiączek powiedzmy. No i dobra, zaczniemy może od pupilków. Pupilki bardzo oddały w ten weekend, dlatego że jak widzicie, oprócz tego, że były karmione prawie codziennie 9 razy, tutaj prawie wszystkie, no to jeszcze tych jedzonych, jak sami widzicie, zostało mi bardzo, bardzo dużo. Tutaj najbardziej mnie oczywiście cieszy mrok oraz światło, bo to są moje dwa główne żywioły. To światło jest w ogóle kosmiczne, nie? 73 oko i jeszcze 30 cytrynek mamy w zapasie, więc w zasadzie jak już byśmy odblokowali Heraldona, to no ale potrzebujemy niestety oko 100 do tego, no ale jakbyśmy odblokowali, to już moglibyśmy karmić i jednego i drugiego powolutku. Także tutaj w tym momencie sobie nakarmimy to wszystko. Tutaj zresztą w mroku też to ładnie wygląda, jak widzicie, sporo już pupilków połapałem. Od jutra, to co mówiłem we wczorajszym odcinku, będzie można złapać pupile zimowe, więc to też na pewno da fajnego boosta. No i mamy tu Omnibuma już odblokowanego, co za tym idzie, będzie go można złapać w następny weekend, bo z tego co wiem, teraz będzie weekend Expa oraz Klepszydr chyba, więc no spoko, powolutku jakoś to tu zaczyna wyglądać. Jak widzicie, już się zbliżamy dzięki temu eventowi do zamknięcia wszystkich żywiołów. No i jeżeli chodzi o ranking, to może pokażę wam w sumie po walkach, no ale wyszliśmy na prowadzenie i to takie dość spore. 303 przewagi, gdzie tutaj no top 2, 3, 4 są bardzo blisko siebie, no i tutaj między 4 a 5 już jest większa przewaga, bo również 303 przewagi, więc no jak widzicie, można powiedzieć, że oddały te takie wcześniejsze przejścia, które robiłem, no bo jednak mimo wszystko no teraz dość mocno nakarmiłem te kolejne pety dzięki temu eventowi. Nie było to planowane, ale wyszło fajnie. Dobra, zaczynamy. Od czego by tutaj zacząć tą naszą walkę? No wodę, ziemię mamy bardzo słabo, może spróbujemy mrok. Dobra, udało się. Na wodę może być różnie, powiem wam szczerze. No ale dobra, tutaj się również udało. Teraz mamy jakiegoś słabszego. Spróbujemy ziemią, chociaż my tą ziemię mamy słabszą. Aha, i pojawił się błąd. W sensie ja tą walkę wygrałem, ale wygląda jakbym przegrał. Jeszcze sobie tutaj dla pewności obejrzymy. No dokładnie, walka została wygrana. Zobaczmy, no cały czas to tak wygląda. A jakbym nie skipował, tylko po prostu, no może tak skipniemy. Zobaczmy, ponik pokonany. Tutaj siedmiornica pokona tego. No i siedmiornica 82, nawyk i jadło 67. No kurde, dziwnie to wygląda, tak szczerze, no bo to wygląda jakbyśmy przegrali tą walkę. Nie wiem, tu jakieś... Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze, nie mam pojęcia. No czcinie straciłem, więc jakby no wygrałem tą walkę, ale jak to się stało... Nie wiem, dobra, nieważne, dziwna sprawa, nie ma co komentować i lecimy dalej. Teraz mamy wodę 165, spróbujemy sobie może ogniem. No właśnie, ta woda to jest jeszcze... Taki można powiedzieć, że no niepewna sytuacja po prostu, dlatego że jak widzicie, ta siedmiornica dość mocno tutaj klepie jeszcze te nasze pety, które nie są nakarmione do setki. Mimo że ona jest wcześniej, no to jednak te statystyki ma dość mocne, także no
Z tym bywa różnie, dlatego ja tak ostrożnie robię te walki, ale co się z tamtą wydarzyło, no to nie mam kompletnie pojęcia. No ale dobra, teraz to wygląda tak, więc część skoczyła nam jeszcze do 400 przewagi, także jeszcze więcej. Tak wyglądają nasze pupilki, a ręka was może interesować. Póki co brakuje nam jeszcze dwóch platynek. Przedwczoraj bodajże misnąłem skipa, zapomniałem go kupić niestety, więc 7 dni poszło. Natomiast wczoraj chyba już tego skipa kupiłem, bo również miałem skipa, a dzisiaj miałem platynkę na toalety, także zostały mi jeszcze dwie platyny i będę miał już z głowy tą arenę, będę się mógł zająć tylko i wyłącznie skipami. No ale właśnie, tak się zająłem tymi platynami, że niestety tego skipa jednego misnąłem. Dobra, tu możemy coś rzucić do kibelka, skoro już jesteśmy. Aurę mamy 9, już w piątek miałem 9, więc już te itemki podczas przebrania były lepsze. Tu w ogóle bardzo fajny pasek, od razu go sobie wymienimy, cyk, cyk. No i dobra, i co tu się jeszcze ciekawego pozmieniało? W zasadzie nie za wiele w tym momencie. Tutaj nam się buduje kopalnia złota. Zbieram sobie póki co na trenera 12 duszę, bo ich niestety nie mam, więc puściłem kopalnię, bo ona nie kosztuje za dużo. Pupilki wam pokazałem, gildyjka, póki co cały czas top 1, jak to w ogóle wygląda w rankingu. No duża przewaga już się powolutku tutaj zaczyna robić, więc to akurat spoko, na duży plus. No i mamy już dwa razy Hawk 15, to już od tamtego piątku, to już oczywiście o tym wiecie. Tutaj mamy jakieś osiągnięcia, w ogóle to dopiero zauważyłem ostatnio, że coś takiego jest pisane w opisie, więc również spoko. No i tak to wygląda. Topkę wam jeszcze mogę zaprezentować, to już widzieliście na początku, ale tak się prezentuję po tym evencie. Miś Maliś 330 level, więc bardzo ładnie tutaj poleciał tym druidem. Kogo my tu jeszcze mamy? Szymcio 324, oczywiście Rafik z w ogóle magiem 328, on to jest, no kotem jest jakimś, że tym magiem tak ładnie tutaj ciśnie. Szymcio ma taki level jak my, wujek 332, czyli w zasadzie największy level na serwerze, no ale berserkiem to jakby jest to oczywiste. No i Zebo tutaj 324, też tam troszkę do przodu, ale Zebo ma runy w ogóle na tragi dość poziomie, bo no 9%, gdzie reszta już ma ponad 20 z tej topki, no większość, nie wszyscy, to w ogóle mega ziomo, 24%, już ładnie, ładnie, fajnie to wygląda. No i tak jak mówię, ja jestem zadowolony, że ta topka tak się właśnie tutaj urozmaiciła, powiedzmy. Dobra, no i co, chyba możemy zaczynać. Na wstępie jeszcze sobie machnę portal, bo raczej go powinienem dzisiaj zrobić, dokładnie, ledwo, bo ledwo, ale się udało. Czy ja coś ciekawego mam dla was zapisanego? Będziemy oczywiście oglądać to na końcu. Może szlawęża wam pokażę, bo udało mi się oczywiście ostatnio tą siedmiornicą tego szlawęża pyknąć. Dokarmiłem ją do setki, bo dlaczego by nie. I tego szlawęża sobie właśnie machnęliśmy, od razu go zacząłem karmić. Jak widzicie tutaj w ogóle właśnie podczas eventu petów warto jest ubijać środowiska ile tylko możemy, bo za środowisko dostajemy 3 jedzonka. Tak jak widzicie tutaj dostałem 3 śliwki, natomiast w normalne dni dostajemy tylko jedno. Także dobrze, ja właśnie dlatego przepchnąłem tutaj te środowiska ile mogę, żeby tych jedzonek jeszcze sobie podostać więcej. Także to jest też dość istotne. Okej, tego szlawęża wam już mogę tutaj odznaczyć. No i co, mamy jakieś portale do piekieł, tu jakieś lochy wam pozapisywałem, ale to najciekawsze wybiorę na koniec odcinka i pokażę, bo to wszystko klikałem 26, czyli to był piątek, więc pierwszy dzień eventu. I w zasadzie tyle, możemy powolutku zaczynać. Jakie mam tu procenty największe? Największe mam póki co na Hemoridor, więc zacznijmy sobie od tego Hemoridoru. Zobaczymy jak to nam pójdzie. Tu jeszcze, jeżeli chodzi o czary, to chyba wszystko mam zaczarowane. U tego również mam to, co powinienem mieć zaczarowane. Dobra, lecimy. No i co? Standardowo, pisaliście mi tematy na odcinki wczoraj, również nie było ich dużo. Były dwa tematy pokroju. Jeden było grzyby, czyli po prostu standardzik niestety. Tam były różne sugestie i tak dalej, o tym nie będę opowiadał, bo jakby nie po to zakrywam grzyby, żeby o nich gadać. I właśnie odnośnie tego zakrywania, jedna osoba, która tam zdobyła kilka lajków, ten komentarz, więc myślę, że ludzie faktycznie tak myślą, że przez to, że współpracuję tam z twórcami, to oni mi każą te grzyby zakrywać. No nie, otóż nie, ja gdyby tak było, to bym je zakrywał praktycznie od początku, a zacząłem je zakrywać od niedawna. Zakrywam je dlatego, żeby właśnie nie mieć pytań o te grzyby, bo to nie jest najważniejsze w tych odcinkach. Nikogo to jakby, myślę, że nie powinno interesować, bo jakby ja te filmy nagrywam for fun, żebyście wy mieli fan z oglądania, ja fan z nagrywania, i jakby grzyby tutaj pełnią drugorzędną rolę, więc nieważne ile ich jest, dlatego je zakrywam. Nikt mi tego nie każe robić, szczerze mówiąc. Jakby ktoś miał jakiś tam wpływ na moje filmy, jakby jakoś mógł w nie ingerować czy coś, to raczej nie byłoby to zbyt fajne dla mnie, więc nie ma czegoś takiego, że ktoś mi każe. Drugi temat to było
Aha, ja to zapisałem, tak? Tak, dokładnie. Drugi temat to było, poczekajcie, co? Aha, o zarobki z YouTube'a. Tam jakieś pytanie było również. Ktoś tam, żeby mniej więcej powiedzieć, ile zarabiam i tak dalej. No to też myślę, że tak niesmaczne dość, powiedzmy, niesmaczny komentarz. Raczej o takie rzeczy się ludzi nie pyta. Nieważne, czy tam nagrasz filmy na YouTubie, czy pracujesz w jakiejś firmie, czy coś, no o zarobki raczej się nie pyta. Więc no również na takie tematy nie będę rozmawiał, a one były jednymi z najbardziej lajkowanych, więc do nich chciałbym się odnieść, no ale z oczywistych względów powiem wam, że nie wiem, szczerze mówiąc, bo ja jak jeszcze kiedyś byłem z perspektywy tego widza, tam powiedzmy z dwa lata temu, to nie, bo już 2 lata temu to sam zaczynałem nagrywać, tego już chyba nie klikniemy, wiecie, dobra, polecimy sobie dalej, tak gdzieś powiedzmy, no nie pamiętam już w tym momencie, 3-4 lata temu, gdzieś na przełomie 35-6 serwera polskiego, ja jakby zacząłem interesować się tą stroną YouTube'ową Shakesa, kto tam nagrywa, oglądać i tak dalej. I powiem wam szczerze, czy dana osoba, którą oglądałem, współpracowała z twórcami, czy nie współpracowała, nigdy mnie nie interesowało, co, skąd, gdzie, za ile i tak dalej, nie? Nigdy mnie to nie interesowało, jakby oglądałem filmy, tam jakby sprawiało mi to radość i tam jakiś fan, powiedzmy, oglądanie tego Shakesa, bo sam w niego wtedy grałem oczywiście, więc nigdy mnie to nie interesowało, a masę ludzi to interesuje, no i nie wiem, to chyba kwestia wychowania czy czegoś, no jakby wiecie, to nie moja sprawa i mnie to nie interesowało. Ja z takiego założenia wychodziłem, mimo że wtedy miałem ile? No tam powiedzmy z 18 lat, 17 może nawet, także no jeszcze dość młodszy byłem niż teraz, wiadomo. To i tak mimo wszystko miałem w głowie, że to nie moja sprawa i co mnie to interesuje. Niestety nie każdy tak do tego podchodzi, a szkoda. Więc tutaj taka anegdotka, jeżeli chodzi o te wasze pytania. No i dobra, wiecie co? Na tą szkołę nie wiem, czy ja mam dalej procenty, bo to jest kolejny mag niestety, ale mam tutaj na pewno procenty na Esteros. To jest trzeci loch, na który są takie fajniejsze procenty, więc zaczniemy sobie go klikać. Może tego Guruaza udałoby nam się pokonać. On by na pewno nam dał 325 level, więc to też spoko by było. I co? I to takie tematy, które były najbardziej lajkowane. O kurde. Dobra, ja tu się chcę rozgadać, a tu nawet gierka mi nie daje, bo zobaczcie, jak to wszystko szybko pada. Dobra, Esteros padł, wojownik. Teraz mamy kogo? Teraz mamy Bahor Despota Joffrey. To jest chyba mag i niestety tego maga to my nie klikniemy, tak mi się przynajmniej wydaje. No, on jest raczej za mocny, nie? Zwłaszcza, że my jesteśmy tutaj zabójcą, no to będzie ciężko. Dobra, no to będę musiał jeszcze raz przeskanować postać, żeby sobie po prostu sprawdzić kolejne procenty w miarę aktualne, na co tam mam i klikać dalej, ale wiecie co, w sumie to ja mam też lochy od Turora, może jakbym sobie zerknął na te screeny, to może byśmy próbowali się z nim zrównać, bo Turor tutaj ma delikatnie wyższy level od nas, więc na pewno dobrze by było. Także no, takie to wam odpowiem, bo to najbardziej lajkowaliście, no ale niestety nie rozwieję waszej ciekawości i tam co byście chcieli wiedzieć, no bo po prostu nie, z oczywistych względów. Kolejnym takim fajnym pytaniem, który myślę, że warto rozwinąć, było to, co daje pupil gildyjny, czy w ogóle warto go ulepszać, czy to się opłaca, czy warto inwestować w niego grzyby. No i ktoś mi powiedział, żeby to właśnie rozwinąć na odcinku. Niestety nie pamiętam teraz niku, no ale zaraz do tego sobie przejdziemy, bo myślę, że to jest faktycznie ważny temat, bo dużo ludzi tego pupila gildyjnego olewa. Poczekajcie, bo tutaj zerkam. Tu te lożki mamy takie same. Tu mamy, o, szkołę magii mamy nawet jedną dalej. Hemoridor mamy jeden mniej. Dobra, czyli chyba lecimy do Hemoridoru. Natomiast jeżeli chodzi o strefę mroku, to mamy tak samo, tylko tornada mamy 5 mniej. Dobra, no to tornado może jeszcze poklikam, ale najpierw Hemoridor. Więc tak, pupil gildyjny, co daje? Generalnie im mamy więcej tutaj głów ubitych, tym mamy lepszy ex z plakatu. Czyli te tutaj wynagrodzenie. Jak widzicie, premia 25% od Hydry, bo mamy teraz drugą głowę. No i powiem wam szczerze, że tak, nie, to jest, no chyba tak to działa. W sensie na pewno tak to działa, ale nie wiem, jak to dokładnie te procenty. W każdym razie po prostu każda zbita głowa daje nam więcej expa tutaj z plakatu. No i mówiąc szczerze, teraz dużo osób może się śmiać, że o, trzeba w niego zainwestować tam grzybów tutaj na ulepszenie dość sporo, a mimo to ten ex jest taki mierny. Tak, teraz jest mierny, ale powiem wam szczerze, że na takim levelu naprawdę wysokim, powiedzmy 450 plus albo 500 plus, to w zasadzie to wam nawet mogę pokazać to, bo dlaczego by nie, tylko czekajcie sekundkę, ja się tutaj przeloguję po prostu na inne konto, tylko muszę,
O dobra, cyk, cyk. No i teraz tak, wejdziemy sobie na naszego berserka, bo berserk ma tak naprawdę jeden z najwyższych poziomów. No i zobaczcie, teraz mamy pokona innego gracza w walce pupili 11 razy, daje nam ta hydra 125%, tak więc bardzo dużo. I to jest 9 milionów expa. Tutaj mamy 6 głów, więc to w zasadzie jest mało. Na S30 chyba 8 już mamy nawet tych głów, 8 albo coś takiego. Tutaj akurat bardzo mało osób tego pupila ulepsza, no ale 9 milionów expa na tym levelu to jest dużo, powiem wam szczerze, to jest dużo, zwłaszcza idąc w golda i jakby no bardzo mało tego expa już z misji dostajemy, więc to jest dużo, a jak do tego jeszcze dojdzie event expa, który z tego co wiem podwaja chyba ten exp za plakat, no to jest w ogóle totalny stomp, jeżeli chodzi o ten plakat, więc to naprawdę bardzo ważne jest to, aby inwestować w tego pupila gildyjnego i go sobie tutaj ulepszać, no bo tak jak mówię, na wyższym levelu, teraz wam się wydaje, że to jest mało expa, że nie warto, kurde, jak to w ogóle szybko pada, że małe expa, że nie warto, że to, że tamto, ale jednak mimo wszystko uwierzcie mi na słowo, że te, no tak naprawdę maksymalnie tego pupila można ulepszyć do poziomu 600, więc no trochę tych grzybów idzie, ale tak naprawdę no teraz ja mam na 405, a maksimum jak widzicie jest 314 i do tego 405 będziemy naprawdę długo dochodzili jako gildia, więc no nie jest to wcale tak dużo grzybów, a ten profit jest ogromny, teraz mamy dopiero dwugrową hydrę, no ale lepiej o to dbać od startu i oczywiście te ulepszenia tutaj tego pupila nam się przenoszą na kolejną gildię, więc jeżeli gdzieś tam mamy ulepszonego, to może to potem jak zmieniamy gildię, to one się przeniosą, także no, tak jak mówię, jest to istotne, jeżeli liczycie każdego expa, jest to dla was ważne, no to warto naprawdę tego pupila, tak jak mówię, ulepszać, nie warto go olewać, bo ten exp, tak jak mówię, jak to się jeszcze połączy z tym eventem expa i z tym wszystkim, jest dość duży, także no tutaj odpowiadając, to w sumie nie ma jak się za bardzo rozwijać, odpowiadając na twoje pytanie, tak, warto jest tego pupila ulepszać i to naprawdę bardzo, dobra, a tu w sumie mogłem rozmontować, ale nieważne, troszkę tracimy golda, niestety robiąc to tornado, no ale tu w zasadzie chyba jakoś bardziej tego tornada popchnąć będzie nam ciężko, tu są te nietoperze, więc dość mocny przeciwnik, no ale zobaczymy, bo tak, no wszystkie lochy, które miałem dzisiaj zrobić, zrobiłem i one padły naprawdę szybko, szybciej niż się spodziewałem, teraz mamy pasek, co w ogóle chce dzisiaj ta buty, no właśnie, zawsze to co nam nie dropi, to ona chce, no niestety, taki już jej wygląd, jakbyśmy ten 326 level z tym tego tornada dobili, już się skończyły te nietoperze to tam jest jakiś cięższy rywal, z tego co pamiętam. Teraz mamy już niestety kolejnego wojownika, no ale ten byczek powinien paść. Tu niestety znowu nic. Poczekajcie, ja dzisiaj już rzucałem do kibla i wymieniłem. Dobra, to w sumie mogę sobie tutaj rozmontować, już będę miał to z głowy. No i jeszcze najbardziej taka śmieszna sytuacja odnośnie właśnie zabójcy. Miałem chyba w niedzielę misję, żeby pobić przeciwnika gołymi rękoma. No wiadomo, żeby pobić gołymi rękoma na zabójcy, no to trzeba zdjąć obydwie bronie, z tego co wiem. No a ja tutaj sobie zrobiłem zapas epików właśnie tylko z jednym miejscem wolnym i musiałem epika sprzedawać tylko po to, żeby zrobić misję dnia, to tak jeszcze mówiąc o tym pupilu, tak więc no to kolejny minus zabójcy, nie? Jednak te dwie bronie w niektórych sytuacjach niestety przeszkadzają, dobra. Lecimy dalej, o tu akurat dość tania klata, no ale co zrobić, tutaj jakaś broń też nie za droga, więc git, dobijemy sobie chyba, wydaje mi się, tym tornadem 326 level, no i dobra, lecimy dalej i potem jeszcze przeskanuję raz postać, zobaczymy co będziemy mogli ewentualnie na tym zabójcy jeszcze popchnąć, no Turor w tym momencie ma chyba 327, więc w dalszym ciągu jest dalej, mimo że my lochy mamy chyba w tym momencie już nawet dalej, chyba że on jeszcze od tamtej pory coś klikał, nie wiem, w każdym razie jakby, no to też możliwe, że wychodzi z tego, że po prostu on od początku bardzo mocno tutaj leciał z levelem, więc po prostu może mieć czystą przewagę ekspazawki, tak też może być i to jakby nawet by mnie szczerze mówiąc nie zdziwiło, dobra, kogo my teraz mamy, niestety kolejnego wojownika, on jak padnie to chyba da nam level, tak mi się wydaje, chociaż pewności nie mam, no ale zobaczymy, dobra, więc w sumie jeżeli chodzi o takie informacje, to w zasadzie tyle i mamy też 326 level, więc super, tu sobie jeszcze dobijemy troszeczkę tego HP, jak najbardziej git, no i tak jak mówię, przeskanujemy jeszcze raz postać, także no w sumie nie dawaliście mi tematów jakichś takich, na które się mogę jakoś bardzo rozwinąć, także pod tym odcinkiem możecie mi dać, aha, bardzo dużo osób w dalszym ciągu pyta, strasznie mnie to nie lubi, bo niektórzy pytają z takim przekąsem, a gdzie ty masz niby te procenty na lochy, albo coś takiego, no mam te procenty, wystarczy wpisać prostą frazę w Google'a nawet, bo jak wpisujemy w Google'a, to też się wyświetlają moje filmy, kalkulator do lochów, na YouTube
YouTubie, na Google wpisać, już to wszystko macie. Ja na ten temat nagrywałem chyba 3 albo 4 filmy, więc to wszystko się wyświetla. Tak więc no, teraz mnie wyloguję w ogóle, bo się tutaj loguję na tym SF Toolsie, więc to mnie strasznie irytuje, że ktoś tam nawet takie głupoty poddajecie pod wątpliwość, co niektórzy oczywiście, jak to, że nie ma nigdzie tych procentów, skąd ty możesz to wiedzieć. Tak więc po prostu wystarczy to wpisać i już te procenty macie. To taka jeszcze anegdota. No i okej, co my tu mamy ciekawego? Powiem wam tak, jeżeli chodzi o karuzelę z idolami, to mamy na niego 0,32%, na nordyckich bogów mamy 0,28%, gdzie są nordyccy bogowie? Aha, to jest strefa chyba światła, no nawet na pewno, na górę Olimp mamy 0,26% i na 13 piętro kołek Van Helsing mamy 0,16%, więc no nie za wiele. Niestety, tylko to jest w mroku, tak? Dokładnie, to jest na tego. Nie za wiele. Dobra, to może jeszcze na koniec odcinka, krótszy odcinek, chociaż 20 minut, to nie wiem, czy taki krótki. Może spróbujemy tego kołka ubić, zużyjemy sobie na niego ze 100-150 powiedzmy grzybków, a nuż się uda, zawsze to 300 milionów expa, chociaż no na takich procentach klikać, to powiem wam, że no czasem ciężko nam ubić na 0,50, a co dopiero na 0,16, ale spróbujemy. To jest mag, jakby nam się tutaj delikatnie przyfarciło, to może i by faktycznie się nam udało coś działać. Czy wszyscy w ogóle mają 15% bonusu z run, bo to też jest ważne? Tak, wszyscy mają, wszystko jest git, więc próbujemy tutaj dalej kliknąć. Turo z tego co wiem ma chyba piramidę, a w sumie nawet nie będę wam mówił, chyba tak, Turo ma piramidę zamkniętą, no my tą piramidę mamy cały czas otwartą, więc w tym późniejszym etapie gry te 300 milionów expa nam oczywiście wypadnie. Jeżeli chodzi w ogóle o ten progres, bo w sumie za bardzo się tutaj na ten temat nie rozwodziłem, jeżeli chodzi właśnie o progres z tego naszego zabójcy, to tak, wszystko praktycznie padało mi po tej wymianie gemów u pachołków i u nas za jednym grzybem. Nie pamiętam, którą miałem wieżę na ostatnim odcinku, chyba jakąś 93, 4, coś takiego, to akurat nie jest istotne, ale od tej właśnie wieży, którą miałem na ostatnim odcinku do setki, bo właśnie wieżę zamknąłem, to też myślę, że dość istotne, chociaż już pewnie widzieliście, wydałem dosłownie po jednym grzybie. Jeżeli chodzi o piekło, to piekło również od 1 do 10 padło mi praktycznie za jednego grzyba, no ale wiadomo, te czarne gemy to jest ogromny, ogromny boost dla postaci, właśnie zwłaszcza w tak wczesnym etapie serwera i na pewno dużo dają, więc jak widzicie tutaj wieżyczka oczywiście zamknięta, no i tutaj to piekło oczywiście również, no i potem jeszcze ubiliśmy pierwszych trzech tutaj w 13 piętrze, więc no tak jak mówię, bardzo duży boost te czarne gemy nam dały, to jakby nie ulega wątpliwości, no i dzięki temu, że je wykopaliśmy, to wszystko padało nam za jednego grzyba. Tu jak widzicie, tu już nie klikam tego kołka, w sumie szkoda grzybów, nie ma co tutaj się nad nim bardzo znęcać, ponieważ no i tak na razie musimy się wstrzymać, za dużego progresu nie zrobimy. Nie mam pojęcia, jak tutaj ten Rafix 328 wbił i pół w sumie. No na pewno dość mocno docisnął. No i tutaj jeszcze mamy Turora 327 i troszeczkę. No on ma runy lepsze, 23%. My mamy po 21. No ale i tak, no czy to ażby taką dużą różnicę zrobiło? No nie wiem. Tutaj Turor wydaje mi się, że po prostu z czystego expa, z czystej awki ma przewagę. No ale dobrze, to nic. Więc tak jak mówię, no to piekło również praktycznie po jednym grzybie od 1 do 10. Z 13 piętrem już były problemy, no ale to wiadomo. Jak 13 piętro sobie pokonamy, tutaj 4 i 5, to odblokujemy Esteros, którym pierwszych dwóch nam padnie za darmo, więc to też będzie exp i to myślę, że już niebawem się to wydarzy, także to jak najbardziej git. Dobra, popokazuję wam teraz najciekawsze walki, co tu nam się ciekawego podziału. Portal do piekła wam oszczędzę. Wieża Roszplunka, czyli oczywiście ostatni. Jak widzicie na 318 levelu wieża pokonana, no ale z czarnymi gemami to nie jest nic nie wiadomo jak wow. I teraz tak, tutaj Barbar i Maguś nie zrobili za dużo. No Kunegunda w sumie zbiła sporo, jakby nie patrzeć, jednak tutaj swoje zrobiła tymi uniczkami. No i teraz, no nie wiem, oglądamy to, to jest wojownik, więc no tutaj kwestia wielu uników i jak widzicie, co prawda ledwo, bo zostało nam zaledwie 1,5 miliona. O kurde, coś mi tu światło mryga, widać to na kamerce. Zostało mi co prawda
Może przez to, że robią to, co wam mówiłem tam w ostatnim odcinku, że robią tą drogę, to tam coś ruszają. No ale dobra, myślę, że to bardzo nie przeszkadza. O, już przestało, git. A nie, znowu zaczęło. Dobra, nieważne. Nie patrzcie teraz na kamerkę. No i tak jak mówię, jeżeli chodzi o tą rozplunkę, to wyglądało to, że ciężko było ją pokonać, no ale padła bardzo, bardzo łatwo. I to też śmieszna sytuacja, bo teraz w porównaniu do Okołała, którego jak widzicie mamy dopiero na 76 poziomie, to przeważnie tego około już mamy na setkę dokarmionego i czekamy po prostu na to, na tego Heraldona, aż tą wieżę zamkniemy. Bardzo często się właśnie tak zdarza, no a tu jak sami widzicie, już tą wieżę będziemy mieć dawno, dawno zamkniętą i dopiero tego około będziemy dokarmiać do setki. Także to taka ciekawostka. I okej, co my tu mamy dalej? Mamy piekielnego Petera, na którego pamiętamy w ostatnim odcinku poszło bardzo, ale to bardzo dużo grzybów niestety. A tutaj oczywiście po zmianie czarnych gemów padł nam dosłownie w chwilę, po wymianie generalnie gemów na same czarne, padł nam dosłownie w chwileczkę, także no nie było to zbyt mądre, żeby aż tak go klikać na ostatnim odcinku, ale chciałem po prostu dostarczyć wam jakąś tam rozrywkę. To jest oczywiście wojownik, jak sami widzicie. No i co? I tak on tutaj nam padł. No mamy też tego trenera 11, z tego co wiem niektórzy na serwerze już mają 12, więc na pewno to też by nam pomogło. To w sumie nic ciekawego, licho piekielne, a ja wam z piekła nic nie zapisywałem? Chyba nie. No trudno, może zacznijmy od tego licha piekielnego, jak to padło. No Barbar nie zrobił za dużo, Maguś coś tam dziabnął, ale też nie za dużo. No i Kunegunda, zobaczcie, Kunegunda bardzo dużo i dzięki temu zostało nam go tylko i wyłącznie dokończyć. Więc no z tym lichem piekielnym tak to było, zostało nam jeszcze pół HP, tu jakiś paseczek, tak jak mówię, no te ciekawsze walki wam pokazuję. Wróżek Henryk, czyli mag, więc tutaj z nim w teorii mogłyby być problemy, no ale okej, no Barbar coś tam zrobił, tu Maguś jeden krytyk, drugi krytyk, więc spoko, pierwszych dwóch zbiło mu połowę HP, teraz mamy Kunegundę, która no jednego kryta walnęła, ale bardzo spłynęła praktycznie na hitka, no i zobaczmy jak my tu walczyliśmy, same krytyki jak widzimy, więc to akurat git, no i dobra, i udało się w taki sposób ledwo, niecałe 20 tysięcy HP, ledwo, ale udało się go pokonać. Teraz mamy Dymika Majciarza, również strefa mroku, również wojownik, zobaczmy, Barbar nie za wiele, Maguś również, no i Kunegunda, Kunegunda w sumie też tak wiele nie zbija, no ale no 30 milionów, to w zasadzie 1/4 jego HP, tak plus minus, no ale tak czy siak musieliśmy zdecydowanie większość zbić i wow, zbiliśmy mu nie otrzymując żadnych obrażeń. No to możemy obejrzeć, to może być ciekawa walka i ktoś, kto chce, to może policzyć uniki w komentarzach, bo no tego, nie oglądałem tego nawet, bo powiem wam szczerze, że w piątek wróciłem do domu późno, standardowo, bo wracałem z uczelni i po prostu na szybko poprzeklikiwałem te lochy, żeby tam awkę zrobić na jak najwyższym poziomie i tyle, pozapisywałem, żebyście wy obejrzeli i nawet tego nie oglądałem, więc no możemy zobaczyć i kto chce, to może policzyć, ile tych uników było z tym Dymikiem, no ale ogrom. To, no właśnie to jest fajne, jeżeli chodzi, w sensie fajne, nudne, ale z jednej, a z drugiej strony fajne, że tak możemy sobie te lożki tutaj poubijać. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy portale do piekieł, które mi padały praktycznie codziennie jeden, więc no te czarne gemy oddały, można by powiedzieć. Tu miałem przerwę dwudniową, no i dzisiaj padł. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Z Psyriuszem Borkiem możemy obejrzeć w zasadzie, bo czemu by nie? Psyriusz Bork to jest mak, chociaż ta walka chyba będzie długa. No te obrażenia są bardzo małe, jestem przyzwyczajony, teraz dużo nagrałem dla was z maga i tam jestem przyzwyczajony, że te buły takie konkretne lecą, no ale tutaj myślę, że się rozpędzimy i mimo wszystko zobaczcie, że ten zabójca to jest chyba jedne z najdłuższych walk, bo nie dość, że on unika, więc walki są tak samo długie jak na zwiadowcy, to on ma jeszcze dwie bronie, no i bije podwójnie i to trwa jeszcze dłużej, no ale dobra, tak było z Psyriuszem Borkiem. No i co? I jeszcze wam mogę w sumie tego Górołaza pokazać, bo to myślę, że taka ciekawsza walka, 90 prawie 6 milionów HP versus 34,5, no i zobaczmy jak to tutaj z nim wyglądało, bo to w sumie, tak jak mówię, też jestem ciekawy i też jeżeli ktoś ma ochotę, to może policzyć, ile zrobiliśmy uników, bo no to też jakby wiadomo, na pewno było ich tu bardzo, bardzo dużo. Przypominam, że mieliśmy na niego 0,50%, więc no padł i tak szybko, nie? Bo tam też, w ogóle dzisiaj te lochy jakoś sprawnie poszły. Wczoraj na magu, kto oglądał, nie chcę spoilerować, ale poszły sprawnie. Dzisiaj również poszły sprawnie, więc no wydaje mi się, że naprawdę spoko. No i co? I zobaczymy, jak
jak to będzie szło oczywiście dalej. Bardzo wydaje mi się, że udany event, jeżeli chodzi o ten serwer, nie tylko dla mnie, ale generalnie dla graczy na nim, myślę, że spoko i naprawdę, po nie wiem ile, kiedy ten serwer wyszedł, mam chyba w opisie taką dokładną datę, dokładnie 8 października, czyli... O, to już niedługo będą 2 miesiące, no ale powiedzmy, że po 1,5 miesiąca około taki węcik, no to naprawdę, tak jak mówię, no boost jest ogromny. Dobra, to by było na tyle. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, oczywiście na Twitcha i możecie... subskrybować z dzwoneczkiem, to tak naprawdę najważniejsze, tego kciuka w górę, tak jak mówię, zostawić i to wszystko. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!